Już od wielu edycji budżetu obywatelskiego widzimy, że mieszkańcy stawiają głównie na rekreację i sport. Warto wspomnieć, że zorganizowaliśmy pierwszą grę miejską, która ma na celu promowanie właśnie idei budżetu O. obywatelskiego. Frekwencja osób, które biorą udział w głosowaniu, zależy też od ilości złożonych projektów, bo im więcej projektów jest złożonych, tym widzimy, że przekłada się to na ilość osób głosujących. Budżet obywatelski jest szczególną formą partycypacji i uczestnictwa mieszkańców miast i gmin. W budżecie właśnie całej gminy to szczególny przykład demokracji bezpośredniej. Dzisiaj o nim właśnie będę rozmawiała w Rudzie Śląskiej, bo moją gościnią jest. Agnieszka Tytkowska z Urzędu Miasta Rudy Śląska. W Rudzie Śląskiej właśnie jakiś czas temu zakończyła się kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Znamy już wyniki. Jak w tym roku przebiegał ten budżet obywatelski? Tak, zakończyła się już 11. edycja Rudzkiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zdecydowali, jakie inwestycje w przyszłym roku będą realizowane właśnie w ich najbliższym sąsiedztwie. W tym roku głosowanie miało nową formułę. Po raz pierwszy zastosowaliśmy system punktowy i każdy mieszkaniec uczestniczący w głosowaniu mógł wskazać nie więcej niż cztery projekty duże i cztery projekty małe, przyporządkowując im określoną ilość punktów z zakresu od 1 do 4. Ten sposób głosowania myślę, że pozwolił mieszkańcom ustosunkować się do większej ilości projektów, dzięki czemu miasto poznało bardziej potrzeby mieszkańców. Tak, bo właśnie to też jest bardzo ważne, że budżet obywatelski to nie jest tylko taki plebiscyt i wygrywa właśnie ten jeden projekt, tylko to też jest bardzo duża informacja zwrotna dla urzędu, dla pracowników i tak dalej, na co się po prostu decydować w przyszłości, co jest priorytetem dla mieszkańców i co jest takim priorytetem dla Rudzian. Już od wielu edycji budżetu obywatelskiego widzimy, że mieszkańcy stawiają głównie na rekreację i sport. Bardzo dużo projektów dotyczy właśnie modernizacji czy też budowy boisk sportowych, placów zabaw, rewitalizacja terenów zielonych cieszy się popularnością. A ostatnio modne stały się wybiegi dla psów, więc mieszkańcy dbają już nie tylko o siebie, ale również o swoich czworonożnych pupilów. Tak, ale widać, że tutaj też w takim razie dużo bardziej chodzi o projekty takie infrastrukturalne, te twarde. Czy w ogóle są jakieś pomysły na projekty miękkie? Czy pojawiały się takie, czy to zgłoszenia, czy w ogóle jest jakiś wygrany projekt na przykład wydarzenia kulturalne? Już od kilku edycji w ramach budżetu obywatelskiego można zgłaszać również projekty miękkie, czyli przedsięwzięcia o charakterze sportowym, kulturalnym, imprezy, gry miejskie. No i takich projektów mamy kilka zgłoszonych w każdej edycji budżetu, ale jeszcze nie udało się żadnemu z tych projektów zwyciężyć. No i niestety jeszcze nie realizujemy tych miękkich, co wydaje mi się pokazuje, że wciąż mieszkańcy liczą na tą infrastrukturę taką trwałą, ale myślę, że być może kolejne edycje pokażą, że już wchodzimy właśnie w te inwestycje miękkie i mieszkańcy będą chcieli w ramach budżetu obywatelskiego organizować sobie jakoś czas wolny. Tak. Myślę, że to też jest taka generalna tendencja, poza względu na pandemię, która jakiś czas za nami, ale też jak oglądałam statystyki w całości budżetu w Polsce, jak to wygląda i czytałam różnego rodzaju raporty, to ze względu na tę pandemię, nawet w miastach, w których się wcześniej te projekty miękkie cieszyły popularnością, to był taki czas zastopowania. Także zobaczymy, jak to będzie ta przyszłość właśnie Rudy Śląskiej, czy tu te projekty miękkie będą jakby wzrastały, jeśli chodzi o liczbę osób, które ją popierają, czy jednak dla mieszkańców priorytetem będzie ta infrastruktura. Powiedziałaś na samym początku, że w tym roku zmieniliście formułę głosowania. Chciałam się właśnie tutaj zatrzymać. Jak wcześniej w ogóle wyglądało to głosowanie i skąd decyzja o zmianie? Do tej pory mieliśmy możliwość oddania jednego głosu na projekt duży i jeden projekt mały można było wybrać. W tym roku właśnie chcieliśmy zobaczyć, jak mieszkańcy zareagują na możliwość wyboru większej ilości projektów, czyli na przykład ta skala
4-3-2-1 pokazuje, że inne projekty też cieszą się dużą popularnością, ale niestety nie można było ich wybrać ze względu na to, że można było tylko oddać głos na jeden projekt. I dzięki temu, jak ta punktacja teraz w tym momencie tak przebiega, jakie projekty w ogóle zwyciężyły w tym roku i czy zmiana tej punktacji sprawiła, że te inne, które wcześniej może nie były zauważone, zostały tak dowartościowane? To znaczy, w każdej edycji projekty są różne. Wiadomo, że niektóre się powtarzają, więc trudno tutaj określić, czy te, które wcześniej były składane, teraz uzyskały równie dużą ilość głosów, ale wciąż widzimy, że właśnie mieszkańcy stawiają na te boiska, na place zabaw. No i do realizacji w tym roku wybranych zostało 11 projektów. Jeden projekt duży, którego koszt realizacji wyniesie ponad 1 470 000 i będzie to modernizacja kompleksu sportowego w dzielnicy Bykowina, a wśród zadań małych właśnie przeważa budowa placów zabaw i modernizacja placów zabaw. Mamy też rewitalizację terenów, no i tak jak już wspomniałam, dwa psie nowe wybiegi powstaną w przyszłym roku. To też właśnie bardzo ciekawe, że tutaj te psie wybiegi zaczęły się cieszyć większą popularnością. Zobaczymy, jak będzie się to rozwijało. Myślę, że takim pytaniem, które się też bardzo często nasuwa, kiedy myślimy o budżetach obywatelskich, jest pytanie o frekwencję. Czy budżet obywatelski jest popularny wśród mieszkańców Rudy Śląskiej? Staje się coraz bardziej popularny. Myślę, że frekwencja osób, które biorą udział w głosowaniu, zależy też od ilości złożonych projektów, bo im więcej projektów jest złożonych, tym widzimy, że przekłada się to na ilość osób głosujących, bo nie tylko wnioskodawcy, ale później już jakieś grupy, które się zebrały wokół danego projektu, namawiają na głosowanie właśnie na ten zgłoszony przez siebie projekt, dzięki czemu frekwencja rośnie. No i w tym roku wyniosła prawie 10 tysięcy osób głosujących. Myślę, że tutaj też wpływ na to, czy mieszkańcy uczestniczą chętnie w tym głosowaniu, ma wpływ sposób głosowania. No i w związku z tym, że od kilku lat już mamy platformę elektroniczną do obsługi głosowania budżetu obywatelskiego, możliwość oddania głosu jest bardzo łatwa, dlatego mieszkańcy bardzo chętnie w nim uczestniczą i 97% głosów, które zostały teraz oddane, zostało oddanych właśnie w formie elektronicznej. To też pokazuje, że cyfryzacja demokracji jest bardzo istotnym punktem. Myślę, że to jest taki wniosek, z którym się spotykam nie tylko w Rudzie Śląskiej, że jeśli ułatwimy dostęp do różnego rodzaju narzędzi, instrumentów demokracji, bezpośredniej partycypacji mieszkańców, to w ten sposób oni chętnie uczestniczą potem w tym, od ilu lat już można głosować zdalnie w budżecie obywatelskim. Już od 6 edycji budżetu obywatelskiego można właśnie głosować w formie elektronicznej i ta cyfryzacja, tak jak powiedziałaś, powoduje, że bardzo łatwy sposób jest oddać głos, co powoduje, że mieszkańcy chętnie z tej formy korzystają. Nawet przez telefon komórkowy młodzież teraz, jak się gdzieś spotka, usłyszy informację, że można głosować, że w ich otoczeniu powstanie jakiś skatepark, ma możliwość powstania jakiś skatepark czy jakieś miejsce rekreacji, no to skrzykną się i chwila, moment, już głos oddany właśnie za pośrednictwem telefonu. Bardzo dużo osób korzysta też z komputerów, które są wystawiane z możliwością właśnie oddania swojego głosu. Dla tych, którzy jednak wolą formę tradycyjną, przygotowaliśmy 12 punktów, w których można było oddać swoje głosy w formie papierowej, więc też ten dostęp do tych miejsc był zapewniony. No i ten, kto chciał skorzystać właśnie z tej formy tradycyjnej, w pobliżu miejsca zamieszkania mógł taki głos złożyć. To na pewno też cenne z punktu widzenia dostępności. Jeśli mówimy w ogóle o uczestnictwie w budżecie obywatelskim, to nie tylko frekwencja ma znaczenie, ale też same projekty. Powiedziałaś, że jest ich coraz więcej.
ile tych projektów zostało w tym roku zgłoszonych i jak to właśnie wyglądało też w poprzednich latach? W tym roku mieliśmy bardzo dużą ilość wniosków, jak na edycję Ludzkiego Budżetu Obywatelskiego. Jest to 71 projektów złożonych. Z roku na rok ta liczba wniosków wzrasta, co nas bardzo cieszy, no bo pomysłowość mieszkańców jest coraz większa, kreatywne są te pomysły, no i cieszymy się z każdego złożonego wniosku. Czyli też tutaj widać, że ta tendencja wzrostowa jest nie tylko w przypadku samej frekwencji, ale też w przypadku składanych projektów, to na pewno się przekłada na świadomość. Jakbyś tak mogła podsumować, jakie są w ogóle wnioski z tegorocznego budżetu i z tego rozwoju budżetu i zmian, które przecież następowały też w poprzednich latach? Myślę, że takim wnioskiem jest, że powinniśmy iść właśnie w tą cyfryzację i w te ułatwienia dla mieszkańców, bo dzięki temu mamy większą frekwencję zarówno przy składaniu wniosków, no bo wypełnienie formularzy w formie elektronicznej jest bardzo proste, dzięki czemu mieszkańcy już nie mają w głowach tej świadomości, o to jest takie skomplikowane, muszę jakiś wniosek wypełnić, muszę później gdzieś z jakimiś mapkami biegać, załatwiać, a to może jednak nie ma sensu. A kiedy siądą przed komputer i zobaczą, że ten formularz zawiera kilka rubryk, które trzeba wypełnić, to stwierdzą, że to wcale nie jest skomplikowane, a być może mój pomysł komuś się spodoba, no i w przyszłości będę mógł cieszyć się jego realizacją. Więc myślę, że tą cyfryzację powinniśmy iść i budżet obywatelski powinien być prostym narzędziem, dzięki czemu więcej mieszkańców będzie chciało z niego korzystać. To na pewno też Rudę Śląska jest przykładem właśnie takiej gminy, miasta, które ma dość spore doświadczenie w budżecie, bo tak jak powiedziałaś, to już jest 11. edycja. Obowiązek miasta na prawach powiatu mają organizować ten budżet obywatelski od 2018. No tutaj Ruda Śląska zdecydowała się wcześniej na to, żeby właśnie wykorzystać takie narzędzie. Dlaczego właśnie też taka decyzja, żeby już korzystać od lat z właśnie tego narzędzia? Kiedy budżety obywatelskie stawały się popularne, w innych miastach też były już realizowane, zobaczyliśmy, że dzięki temu możemy zaangażować społeczeństwo w realizację inwestycji i dać im prawo wyboru. No bo samorząd tworzą mieszkańcy, więc to nie tylko władza, ale też głos mieszkańców, ich miasto, ich pieniądze również, więc danie im takiego narzędzia decydowania było dobrym posunięciem i taką możliwością zaangażowania ich w życie, no, ich społeczności, ich najbliższego otoczenia. No i mieszkańcy chętnie z tego skorzystali. Właśnie widać też po tym, co mówisz, ale budżet obywatelski to nie jedyna taka forma partycypacji, włączania mieszkańców w życie miasta. W jaki sposób jeszcze mieszkańcy mogą uczestniczyć w Rudzie Śląskiej tak żywo i decydować, współdecydować o mieście? Mamy kilka takich możliwości. Głównie są to konsultacje społeczne. Wiadomo, że w ważnych sprawach samorząd może zorganizować konsultacje społeczne i dać możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom w danym temacie. Oprócz tego mamy różne komitety, komitety rewitalizacji, w którym również mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie na temat proponowanych inwestycji. Mamy również różne projekty unijne, do których zapraszamy do udziału mieszkańców. Są to jakieś renowacje boisk, renowacje podwórek lokalnych. Jeżeli zaangażujemy mieszkańców, to też liczymy na to, że będą dbali później o to miejsce, które no, sami poniekąd wybrali i wybudowali. Więc staramy się mieszkańców jak najczęściej angażować właśnie w sprawy miasta i pozwolić im decydować. No bo tak jak powiedziałam, samorząd tworzą mieszkańcy. No właśnie, więc tutaj też ważne, żeby wiedzieć, żeby właśnie też na pewno promować to, że mieszkańcy mogą uczestniczyć, współdecydować o mieście, nie tylko właśnie z okazji budżetu obywatelskiego czy wyborów, ale też na co dzień. Jak właśnie wygląda ta polityka informacyjna, promowanie, czy to budżetu obywatelskiego, czy różnego innego rodzaju narzędzi, konsultacji, o których też wspomniałaś, żeby mieszkańcy
mogli przychodzić właśnie i też uczestniczyć w tym. Staramy się dotrzeć do jak największego grona odbiorców, naszych mieszkańców, z informacjami, że organizowane są jakieś spotkania z mieszkańcami. Pan prezydent w każdej dzielnicy uczestniczy w spotkaniu z mieszkańcami, gdzie można swoje potrzeby takie bezpośrednio już przedstawić prezydentowi. Ponadto no, media społecznościowe angażujemy, a w tym roku warto wspomnieć, że zorganizowaliśmy pierwszą grę miejską, która ma na celu promowanie właśnie idei budżetu O. obywatelskiego. Była to gra zorganizowana w okresie wakacji. Mhm. Mogli w niej udział wziąć rodziny, grupy przyjaciół, znajomych i gra polegała na tym, aby odwiedzić jak największą ilość inwestycji, które zostały właśnie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego. No i do każdej inwestycji przypisana była krótka zagadka, czy to matematyczna, czy jakaś logiczna, czy na spostrzegawczość. No i drużyny, które to miejsce odwiedziły, udzieliły odpowiedzi na dane pytanie, składały do nas do urzędu takie karty gry wypełnione. No i później odbyło się nagrodzenie drużyn, które uzyskały największą ilość głosów. I dzięki tej akcji takiej promocyjnej budżetu obywatelskiego dowiedzieliśmy się, że mieszkańcy jeszcze nie do końca poznali wszystkie inwestycje, które zostały zrealizowane. Taka gra pozwoliła im zajrzeć do różnych zakątków naszego miasta i zobaczyć, że coś fajnego udało się zrealizować właśnie w ramach budżetu obywatelskiego, czyli dzięki ich zaangażowaniu. Właśnie, tutaj nie spotkałam się w innych miastach z taką grą. Myślę, że to też jest szczególna forma, bo nie dość, że zachęca do jakiegoś żywego uczestnictwa w budżecie obywatelskim, to do jeszcze zwiedzania miasta, poznawania bardziej tego miasta. No i na pewno tutaj, jak mieszkańcy zrobią już ten pierwszy krok, żeby się zaangażować, zostaną zachęceni do grania też w taki ciekawy sposób, to potem będzie im prościej uczestniczyć w tych kolejnych formach. Myślę, że tak. W tym roku do gry włączyło się 20 drużyn, czyli około 70 osób, i ich opinia, i właśnie taka informacja zwrotna na temat tych zrealizowanych inwestycji jest dla nas bardzo cenna, bo widzimy, że cieszą się, jeżeli powstają nowe place zabaw, jeżeli są jakieś nowe urządzenia zabawowe, których nie spotkają gdzie indziej, no to myślę, że wrócą po prostu na to miejsce i zobaczą, że rzeczywiście, jeżeli zaangażują się w budżet obywatelski, no to może powstać coś fajnego, a może to będzie ich pomysł akurat. Tak, to z pewnością. Myślę, że takie poznawanie własnego miasta też nie zawsze w ten typowy sposób jest bardzo istotne, bo sobie możemy nie zdawać sprawy, że coś w okolicy się zmienia, Dokładnie zwłaszcza tak. jak to nie jest na tej codziennej naszej trasie. Sama tak w okolicy, w której ja mieszkam, też tego doświadczyłam, bo kiedy się tam wprowadzałam, to na przykład nie było biblioteki miejskiej i dopiero się dowiedziałam, że ta konkretna filia powstała już w momencie, w którym tam zamieszkałam, a że to nie było na mojej codziennej trasie, to wcześniej nie miałam tam okazji chodzić, a teraz, jak już właśnie się też dowiedziałam, to tam jestem, więc myślę, że to też bardzo ważne, żeby czasami zmieniać te nasze codzienne ścieżki i obserwować, jak się ta okolica nasza zmienia, bo przecież mieszkamy nie tylko w naszych mieszkaniach czy domach, ale też w tej całej przestrzeni wokoło. Jak najbardziej, i tutaj też trzeba podkreślić, że nie wszystkie inwestycje, które są realizowane, są w centrum miasta. Niektóre mamy rozłożone gdzieś dalej i być może dla niektórych były one do tej pory zakryte, że nie widzieli, że akurat w tym miejscu jest takie ludzkie miasteczko ruchu drogowego, na którym dzieci bardzo chętnie lubią spędzać czas, a przy okazji uczą się zasad poruszania na drogach. Gdzie indziej mamy rolkowisko też, być może niecodziennie odwiedzane, no bo tak jak pani mówi, nie, tak jak mówisz, nie jest ono na trasie dom-praca, czy też jakieś centrum handlowe, a dzięki tej grze rodziny całe mogły fajnie spędzić wspólnie czas na świeżym powietrzu, czy to podróżując rowerem, czy hulajnogą, no i zobaczyć, gdzie na łonie natury można fajnie spędzić czas.
Tak, to właśnie też to, co mówisz, to osoby, które nie znają Rudy Śląskiej, no to mogą myśleć, że to jest kolejne takie miasto bardzo scentralizowane z jednym konkretnym rynkiem, a właśnie Ruda Śląska jest takim przypadkiem, gdzie bardzo jakby porozbijane jest wiele rzeczy, wiele jakichś inwestycji, atrakcji i tak dalej. No jednak myślę, że jak zwykle myślimy o miastach, no to potem nam się zaczyna kojarzyć taki Kraków z rynkiem i wszystko się dzieje wokoło, a w Rudzie Śląskiej jednak jest to na przestrzeni całego miasta i to też widać po tych inwestycjach, już niekoniecznie związanych z budżetem obywatelskim, ale różnych innych, że są rozwiązywane jakby te rzeczy w różnych punktach, bo takich myślę, że do głośniejszych inwestycji ostatniego czasu, w ostatnich kilku lat, no to czy to Burloch Arena w jednej części, czy to stacja biblioteka w innej, więc tutaj rzeczywiście Aquadrom jest znowu po przeciwnej stronie miasta, więc rzeczywiście tu jest bardzo dużo takich różnych punktów, z których można korzystać, ale one są właśnie w poszczególnych dzielnicach, na poszczególnych osiedlach. Zgadza się. Ruda Śląska to 11 dzielnic, które każda ma swoją historię i mieszkańcy czują się przywiązani do tej dzielnicy. No i w każdej dzielnicy staramy się znaleźć coś interesującego i mieszkańcy chcą być oryginalni, czyli taki, jak powiedziałaś, na przykład w Bykowinie mamy tężnię solankową, w Bielszowicach mamy rolkowisko, w Orzegowie mamy Burloch Arenę, czyli w każdej dzielnicy mieszkaniec znajdzie coś dla siebie, a jeżeli teraz tworzone są te ścieżki rowerowe i dobry dojazd jest, no to mieszkańcy korzystają też z atrakcji w innej dzielnicy, no bo po co realizować dwie te same inwestycje blisko siebie? Więc Dokładnie. jednak pojedźmy po tej Rudzie Śląskiej, pozwiedzajmy, a okaże się, że w każdej znajdziemy coś dla siebie. Dokładnie, także to myślę, że tym takim akcentem zapraszającym właśnie też osoby do zwiedzania Rudy Śląskiej, która też może być często pomijana, bo tu sąsiedztwo jednak Katowic robi dużą konkurencję, a jednak jest też wiele atrakcji i myślę, że się przyjemnie mieszka do Rudy w Rudzie Śląskiej. I ja jako osoba, która jest z Rudy Śląskiej, bardzo często tęsknię właśnie też do Rudy i czasami mam ochotę wrócić. Oczywiście, jak najbardziej. W Rudzie Śląskiej żyje się aktywnie, jest dużo atrakcji i dzięki budżetowi obywatelskiemu i innym inicjatywom społecznym nasze miasto rozwija się i każdy znajdzie tu coś dla siebie, więc zapraszamy wszystkich. Zapraszamy, a Tobie bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę, jak się okazuje, nie tylko o budżecie obywatelskim. Ja również bardzo serdecznie dziękuję. A tutaj Was, drogie widzki, drodzy widzowie, zapraszam do subskrybowania naszego kanału lub bezpośrednio i śledzenia naszych różnych innych aktywności, nie tylko właśnie na YouTubie, ale czy to w mediach społecznościowych, czy na naszej stronie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.